Thank you.
serdecznie proszę o chwilę uwagi. Bardzo jeszcze serdecznie poproszę Małgosię Kroszczyńską, kuratora i przewodniczącą sekcji malarstwa. Uwaga, proszę Państwa, bardzo miło mi powitać dzisiaj wszystkich gości, fanów, artystów i wszystkich, którzy się dzisiaj tu znajdują na tej sali, nie wymienię, bo słuchajcie, wystawa sekcji malarstwa doroczna skupia 130 artystów dzisiaj. Uwaga, tu w katalogu i na ścianach. Każdy ma po jednym obrazie, tylko wiszą w tych paru rzędach i niestety tak już jest. Ja tylko mam jedną uwagę. Kochani, na zebrania przychodzi 15-20 osób. Zebrania są raz w miesiącu we wtorki. I bardzo serdecznie proszę tych artystów, bo wystawa jest sekcyjna raz do roku. Nie wrzucamy obrazów na wystawę i nie przychodzimy na zebrania. Tutaj przestroga. Można raz na te 2-3 miesiące, chociaż raz na kwartał przyjść. I bardzo bym serdecznie prosiła o to, bo ja nawet niektórych nie znam, bo ci, którzy przychodzą, ja przychodzę na każde zebranie sekcyjne i omawiam wszystkie sprawy, które dotyczą naszego związku, wszystkich wystaw i tego, co robimy, co będziemy robić, więc wtedy naprawdę można uzyskać fajne informacje. I bardzo serdecznie proszę te osoby, które nie uczestniczą w naszych zebraniach, ale raz na rok wrzucą obraz i już nas nie znają. Kochani, przypominam, wtorek, godzina 18, pierwszy wtorek każdego miesiąca. Bardzo proszę o zaszczycenie nas swoją obecnością. Kochani, wystawa jest przepiękna, katalog wspaniały, bardzo piękna okładka i tutaj kolegę, tu, to, tak, zapraszamy. Pokaż się, to jego dzieło i plakat i zaproszenia. Bardzo piękna okładka i dziękujemy koledze serdecznie. Tak, bardzo pięknie to zrobił. Tak, Zbyszek Gonciarz, no oczywiście, ja go znam, bo jest na każdym zebraniu. I nie tylko, jest bardzo aktywny i dużo nam pomaga w pracach społecznych. No i najważniejsza osoba tutaj, przewodnicząca sekcji grafiki. O, przepraszam, malarstwa. To dlatego, że ja jestem przez wiele lat byłam przewodniczącą sekcji grafiki. Sorry, kochani, przepraszam serdecznie, tak, ale to ja się trochę już tak jestem z grypą, z temperaturą. Wstałam z łóżka specjalnie, żeby tu być. Małgosia Kroszczyńska, przewodnicząca sekcji malarstwa i również kurator wystawy. I jeszcze tutaj koleżanka, też przedstaw się. Grażyna Kilanowicz-Barecka. Grażynka nasza, też kuratorka i koordynatorka wystawy. Dziewczyny pracowały dzień i noc przez 3 dni. I to naprawdę bardzo trudna wystawa do ustawienia, bo tu jest 130 artystów i zobaczcie, ile tu jest technik, ile kierunków sztuki. I naprawdę taką wystawę trudno ustawić. Szapoba dla dziewczynek, szapoba dla ciebie, szapoba dla całego tutaj zarządu sekcji malarstwa, kochani. Wszyscy się wspaniale sprawowali i za to naprawdę im serdecznie dziękujemy. A teraz zapraszamy tych 130 artystów. Jestem przekonana, że połowy nie ma. Proszę rączki podnieść do góry. Artyści, którzy biorą udział tu w wystawie, niech ja popatrzę. No, 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 raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć, 20, 30, 40, 50, 60. Wow! A gdzie jest te 130 razem? Czyli połowy nie ma. Ja dzisiaj sprawdzę listę obecności. Słuchajcie. Tak, ja wiem, ty jesteś, kochany. Tak jest, to wiem. Widzę te puszki. To ja bym chciała poznać tych, którzy na zebrania jednak nie przychodzą. Uwaga, mam tą czarną listę i zapraszam na najbliższe zebranie w listopadzie.
Dziękuję Państwu. Słuchajcie, mamy sobie wiele do powiedzenia. Na pewno zapraszam. Można dzisiaj brać autografy od artystów, tych, którzy są. Życzę Wam wspaniałej zabawy. Wystawa trwa długo, więc na pewno będzie jeszcze mnóstwo spotkań, rozmów. Kochani, wszystko jest bardzo fajnie. A galerię też mamy, wiecie, w nowym miejscu na Placu Zamkowym. I też ją za miesiąc będziemy otwierać. No tu widzę, buteleczki już są, winko jest. Taki jest maleńki poczęstunek. Pijemy za swoje zdrowie, żebyśmy nie chorowali. Mieli dobrą energię, dobry humor. I za to, żebyśmy, tak jak mówię, wspólne tworzenie niech nam przynosi codzienną radość. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo serdecznie. I zapraszam do rozmów w kuluarach. Dziękuję. Mówić nie będziemy długo, ale chcielibyśmy chociaż raz, bo jest nas w tym roku 130, żebyście tutaj po prostu podeszli, tak? Więc pierwsza Rosana Aleks-Nowakowska, czy jest? Zapraszamy tutaj do zdjęcia wspólnego. Dobrze, to dalej. Arnold Ananicz, zapraszamy. Natasza Brakowicz, prosimy do nas. Tomasz Barsz. To jeszcze raz. Rosana Aleks-Nowakowska, Arnold Ananicz, zapraszamy tutaj. Natasza Bakowicz, Tomasz Barszcz, Anna Bartnicka, Wolodymyr Babrakow, Wiktoria Belmondi, Jacek Białkowski, Barbara Bielecka-Woźniczko, Marcin Bielski. Zapraszamy tutaj. Bożena Wieniowska-Hołowacz, Alicja Bieska-Matejak, Wit Bogusławski, Jolanta Bojanowska-Kunkel, Sylwester Broniarek, Anastazja Burko-Dziemidziuk, Edyta Dzierż, Alina Dorada-Krawczyk, Maria Dziopak, Janusz Dziurawiec, Wanda Falecik-Maślicz, Andrzej Filipowicz, Lidia Foner, Anna Porycka-Putiatycka, Sławomir Gęczyński, Marta Gognuszła-Jerzyna, Joanna Gołaszewska, Małgosia Garbo-Goliwicz, czytam dalej, Zbigniew Gonciarz, Jacek Gowi, Andrzej Gradowski, Magdalena Hajdusz, Hong Dipo, Marcin Pugowary, Krystyna Kumienna, Bożenina Jabłońska, Maria Janiga, Larysa Jarocka, Jerzy Jasiński, Jolanna Jekwin, Maria Kaleta, Ewa Kamienicka, Aleksandra Kam-Bogomilska, Małgorzata Kapłan, Elżbieta Kapusta-Wojtaczna, Jaga Karkoszka, Teresa Kelm, Grażyna Kilanowicz-Warecka obecna, Bogumiła Klaudę Rezler, Przemysław Klimek, Kinga Kolouszek, Marta Konieczny, Marek Kotarba, Andrzej Tadeusz Patkowski, Agnieszka Kręki, Krystyna Krępa, Małgorzata Kruszczyńska, Aleksandra Krupska, Dorota Krzymowska, Romuald Krzyżanowski, Bożena Kuziołbińska, Halina Kwiecińska-Bonikowska, Bożena Leszczyńska, Paulina Leszczyńska, Magdalena Limba, Katarzyna Lipska-Ziębińska, Ryszard Łagodziec, Anna Łącka, Erik Masa, Roman Majsej, Łukasz Paweł Majnerowicz, Tatiana Majewska, Mikołaj Malesza, Joanna Mankiewicz, Józef Grzegorz Michałek, Barbara Michałowska, Jolanta Mikuła, Maciej Milewski, Ewa Mitera, Jowita Bogna-Mormon, Joanna Mrozowska, Władysław Mścichowski, Andrzej Dewelski, Maria Nieźwiedź-Suchońska, Anna Olenderek, Justyna Olszewska, Małgorzata Omelańczyk-Pawlu, Oryszyn,
Ewa Oślińska-Rozpędek, Iwona Ostrowska, Elżbieta Ostrowska-Łysak, Elżbieta Owczarek, Krzysztof Pajak. Dorota Pajewska, Irena Pawlak, Stanisława Pietrzak-Krupińska, Dominika Piętkowska-Gazecka, Beata Pistowa, Halina Piwowarska, Krystyna Podlaka, Karolina Poszta-Smolińska, Aleksandra Frajer, Tatiana Pytkowska, Weronika Raczyńska, Małgorzata Rachnicka-Przegłowska, Urszula Rowicka-Spinek, Tadeusz Rutkowski, Krzysztof Rycha, Barbara Rzepa, Rajks-Zemlin, Tytus Sawicki, Siergiej Serz, Lidia Snitko-Pleszka, Marek Sobczak, Nadia Sobolewska, Marek Sołowiej, Krystyna Stybulska, Andrzej Syska-Szafrański, Piotr Syski, Czesław Piotr Szczepański, Magdalena Silke, Mariusz Szerański, Małgorzata Szymczuk, Małgorzata Śmigielska, Małgorzata Światła, Anna Świtalska-Jończyk, Anna Alicja Kropi, Stefan Wieczorek, Grzegorz Wimper, Wojciech Dżordż Zamecki, Agata Elżbieta Zorli, Maria Żytomirska. Życzylibyśmy sobie, żeby te wszystkie nazwiska na naszej liście obecności co miesiąc były utrwalone na zebraniach. Dziękuję bardzo. Także zapraszamy na zebranie w listopadzie, pierwszy wtorek miesiąca, kochani. Przychodźcie, naprawdę dużo się dzieje. Gdybyście wszystko wiedzieli, co się u nas też dzieje. No a ja bym też poznała tych, którzy do mnie nie przychodzą. Zapraszam się. Musi być jakiś ruch. To nie jest piękne, tylko to jest piękne. Tak.